Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Proszę państwa, przechodzimy teraz do punktu 5 porządku obrad. Zapytania i wnioski radnych. Proszę państwa o pytania do pana burmistrza. Proszę bardzo. Pan Zygmunt Kułaka, proszę bardzo. Panie przewodniczący, wysoka rado, zapraszam do śpiewu. Takie pytanie, bo pan burmistrz wspomniał coś o naszej kolejce z Tarnowa do Dąbrowy Tarnowskiej. Czy ktoś bardziej nie przybliży, jak te prace postępują i te wszystkie rzeczy. Druga sprawa to jest taka, że sprawdzałem plan odbierania odpadów wielkich gabarytowych i stwierdziłem, że w tym planie nie ma osiedla Westerplatte. Nie wiem, czy to jest jakoś czy pomylne. Co to później? Nie ma wymienionego osiedla. Osiedla Westerplatte. No i trzecia sprawa to jest odnośnie tego przesunięcia tej ulicy Matejki do okręgu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zadać jeszcze pytanie? Pan Radny Świątek, proszę bardzo. Szanowny panie przewodniczący, panie burmistrzu, ja chciałem zgłosić wniosek o poprawę Rokocza do dyrektora zarządu dróg powiatowych w Tarnowie podczas wieloletniej miejskiej sprawy Rokocza drogi powiatowej tutaj od Koroszu Wielokrotnej miejscowości. Dobrze, wystąpienie. Dziękuję bardzo. Pan Jerzy Żelacki, proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie burmistrzowie, wysoka rado, szanowni zaproszeni goście. Ja pierwszy wniosek chciałbym złożyć do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Tarnowie, w Krakowie, delegatura w Tarnowie. On dotyczy ekranów akustycznych w miejscowości Żelazówka na odcinku, gdzie położone są budynki szkoły podstawowej, niepublicznej, niepłatnej. Otrzymaliśmy informację z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że w najbliższym czasie nieplanowana jest budowa takich ekranów akustycznych. Jednocześnie Generalna Dyrekcja informuje, że w pierwszej kolejności wykonywane są działania, których celem jest niwelowanie hałasu w miejscach, które wskażą odpowiednie organy ochrony środowiska. I w związku z tym właśnie mój wniosek, aby skierować takie pismo do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, delegatura w Tarnowie, celem wydania opinii o oddziaływaniu hałasu wytwarzanego przez przejeżdżające pojazdy drogą krajową na przestrzenie, w których znajdują się place szkolne i budynki szkoły niepublicznej w Żelazówce. I jeszcze drugi wniosek dotyczy przygotowania pomieszczenia w szkole podstawowej numer 2 w Dąbrowie Tarnowskiej pod gabinet stomatologiczny. Ten problem był częściowo już omawiany wczoraj na komisji. Jako wskazuje szkołę podstawową numer 2, ponieważ jest to placówka, która dysponuje takim pomieszczeniem, co zresztą potwierdziła pani dyrektor tej szkoły. I liczymy na to, że informacje przekazywane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i przez Ministerstwo Zdrowia będą skutkowały tym, że faktycznie dojdzie do rozwiązań polegających na tym, że takie gabinety stomatologiczne będą powstawały w szkołach podstawowych i wyposażenie spocznie właśnie na budżecie centralnym, czyli w budżecie Ministerstwa Zdrowia. Obowiązkiem gminy jako organu prowadzącego szkoły będzie tylko przygotować pomieszczenie pod taki gabinet. Ten gabinet świadczyłby nie tylko usługi zdrowotne, ale również profilaktyczne i nie tylko dla uczniów tej szkoły, w której będzie się znajdował taki gabinet, ale dla wszystkich uczniów szkół z całej gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Wiedźmiosiołko, proszę bardzo. Ja z wnioskiem do Zarządu Dróg Powiatowych. Po Państwa symbolu jest tam robiony przekup na drodze powiatowej. Ten przekup troszeczkę opadł i tam jest do tych kierowców śliczną zasłonę. Ja bym można było tą troszeczkę zrobić, bo tutaj ten przekup zniwelować. Natomiast mam tutaj to, co Pan Burmistrz w sprawozdaniu mówił odnośnie dróg gminnych, kamienia. Mam takie zapytanie, jeżeli chodzi o drogę Lipina Zagrody. Jak jest własnością, czy gmina jest własnością tej drogi, chodzi już o ten odcinek, jak Państwo pamiętają, do tej drogi powiatowej, która była robiona niedawno. I jakie byłyby to możliwości, żeby tutaj tą drogę utwardzić.
druga sprawa, chodzi o kamień w Małowie, Kapustkę, Czyżowie. Zgłosili się tutaj do mnie, że po drodze gminnej, jest to droga piaskowa, przebiegają ten studzienki kanalizacyjne po tej drodze i proszą, gdyby była taka możliwość, samochód kamienia, żeby wysypać, bo woda, która spływa, wypłukuje piasek i jadą samochodami, żeby uważać, żeby nie zerwać progu. I jeszcze jedno, tutaj o jedną lampę koło Państwa Pawianów. Jest to tam dosyć takie uchwalone troszeczkę na gminę Zagroda i była taka możliwość zainstalowania jednej lampy. I tam, jeżeli chodzi, jest słup, są przewody, także było tylko sama kwestia samej lampy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Bernadeta Mrówka chciała. Panowie burmistrzowie, panie przewodniczący, wysoka rada, szanowni goście. Wracając do spotkania z dzisiejszego moich mieszkańców z panem burmistrzem, po prostu chciałam przedstawić rzeczywiście realia na naszej wsi. Mamy dwie drogi, które no, są w fatalnym stanie. Na tych dwóch drogach mieszkają mieszkańcy, gdzie właściwie są dzieci bardzo chore, z wadami serca, z zespołami Downa. No, często tam się jeździ karetką. Ostatnią karetkę musiała obrać zupełnie inną drogę, żeby dojechać do jednego z państwa. Na drugiej drodze podobna sytuacja, że też dziecko chore, zresztą pan burmistrz dzisiaj miał przedstawicieli, którzy przedstawili swoje realia i też są ludzie starsi właśnie i na tej drodze i na tej mamy te chore dzieci. No karetki często tam jeżdżą. Jest problem. Ostatnio karetka, mówię, musiała zmienić trasę, żeby do nich dojechać. Więc dlatego są w takiej rozpaczy i dlatego tak często przychodzą, zresztą panie burmistrzu, pan chyba potwierdzi, że chyba nie ma wsi, która by tak tutaj przedstawicieli, która by tak pana tu nachodziła, że tak powiem, odnośnie tych dróg. I rzeczywiście dalej popieram i bardzo proszę jakoś, żeby te dwie drogi, co prawda jesteśmy wsią ościenną koło gminy, nie są to długie odcinki. Właściwie nie wiem, ile metrów tego asfaltu, panie kierowniku, było położone. U mnie była jedna jest droga króciutka przez osiedle. Na całe szczęście więc jest zrobiona. To jest krótki odcinek. A drugi odcinek, co żeśmy zrobili w tamtym roku, co był wykonany też asfaltowy, no tam ma chyba około 200 metrów. No mówię, nie wiem dokładnie, ale pan kierownik może to przekazać, ile całościowo to wygląda ta nawierzchnia bituniczna u nas na wsi. Więc jest to, no nie jest to jakiś wielki, że powiem, odcinek tych dróg. Bardzo prosimy i pewnie nieustannie będą ludzie przychodzić, bo to jest prawda, że właściwie co niedzielę mam towarzystwo w domu, którzy chodzą i proszą nieustannie i do pana burmistrza, żeby coś jednak z tymi drogami zrobić. To fakt, że są wywożone, że są jakoś tam utwardzane, ale to wszystko się wybija. Zresztą pan burmistrz niedawno był na z państwem, z tym kierownikiem referatu i żeśmy oglądali te drogi, więc stan był fatalny. I to prawda, że się wywozi, co roku się pieniądze wydaje. No, efekt końcowy, no to wiadomo, po zimach, po ulewach, po deszczach znowu się to rozpływa i dalej efekt końcowy jest zerowy. Więc bardzo prosimy, panie burmistrzu, o jakieś, chociaż jedną z tych dróg, żeby wprowadzić jakoś i wyłożyć ten asfalt. Dziękuję bardzo. Pan radny Knuterski, proszę bardzo. Panie przewodniczący, Rado, panowie burmistrzowie, goście na poziomie. Ja mam dwie sprawy. Jedna to do starostwa powiatowego. Na odcinku drogi w kierunku Nieczajny, to jeszcze wiele Czajna jest zaryn ostry, prawda? Koło tego chodnika, koło ścieżki pieszo-rowerowej rosną orchy, które są suche w tej chwili. I ja tam przychodzę często na spacer i one spadają, łamią się w połowie i spadają na tą ścieżkę pieszo-rowerową. I może dojść do wielkiego szczęścia. Trzeba ten pas orch suchy wyciąć, żeby było bezpieczeństwo, ludzie, bo przychodzi wiosna, bo dość się jeździ rowerami, by dojść do jakiegoś reakcji. To jest jedno. Druga sprawa, jak będziecie robić remonty tych dróg, ulica Witosa znowu się obsunęła. Ponieważ w tej chwili jest to jeden odcinek, gdzie budowy za porządkiem się buduje nowe obiekty. I jeżdżą wszyscy się żarowymi autami. Droga się zapadła, obsuwa się do rogu. Jest szczęście to, że ruch melioracyjny jest zaraz przy drodze i jest opad, obsuwa się drogę. Sama na odcinkach tam jakiś nałożyć jeszcze masę asfaltową, bo gmina staje na to, żeby zrobić jakąś barierę ochronną, która by to opinowała. Jeszcze dwie sprawy mam. Chodzi o ten odcinek drogi przy ulicy Brata Alberta. Tam jest rzeczywiście 120 metrów zrobienie tego odcinka. Załatwiłem z panem
pudełku, który wyraża zgodę na przejście rury z wodą z tego placu odprowadzić. To jest odcinek 120 metrów KWS, jak rury trzeba położyć, on się wyraża na to zgodę, mówi, że dla polepszenia warunków dla ludzi nie ma sprzeciwu. I jeszcze ten odcinek drogi ulicy tutaj od Warzywny. Mówimy o tym, już ktoś to wciągnie. Ten odcinek 180 metrów. Wszyscy mówią, że krótkie odcinki mają, a moje najkrótsze. I prośbę dla siebie o wykonanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Pani radna Taraska, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowny przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni goście. Ja w sprawie interpelacji złożonej odnośnie przebudowy parkingu najazdowego przy szkole podstawowej w Przejdłowie około dwa metry szerokości, a 200 metrów długości. Mam prośbę, by w tym roku podjęto taką decyzję o tym parkingu, żeby to zrobić, dlatego że jest to niebezpieczne dla dzieci, które wsiadają z autobusu i tam stoi parking i no te dzieci podchodzą pod samochody. Samym tym to sprawi, że będzie większy parking na parkowaniu samochodów. Druga sprawa, chciałam przypomnieć o czasu do interpelacji wniosku o wykonanie remontu przystanku na granicy Sutku i Czarna, ale to w Kruszowie. I trzecia sprawa, prosiłabym, przypominam o remontowaniu szyby na przystanku autobusowego Kruszowie na Krzyżówce. I mam takie jeszcze pytanie, bo tam są te świata impulsujące, po prostu nie działają. Do kogo mam to zgłosić? I jeszcze tutaj tutaj mam, obecny jest tam następca komendanta. Chciałam zapytać panie komendancie, bo mam sygnały i telefony. Co się dzieje, jeśli policja po domach gdzieś wizyty? Po prostu to idzie do ludzi, nie wiem po co, bo ludzie są wystraszeni. Chciałam wiedzieć, z jakiego powodu ta policja po prostu odwiedza tych mieszkańców. Oni po prostu, że są przestępcami, no sąsiad widzi, o coś tam się stało i tak nie wiem, ja tam jak to na wsi jest. Chciałabym wiedzieć, w jakiej sprawie ta policja... Dziękuję bardzo. Pani radna Sewicka prosiła o głos. Proszę bardzo. Bardzo wąskim i jeszcze zwężającym się na odcinku
jest rzeka, gdzie jest most na rzekę z Węgorzówka. Ja chciałam prosić, żeby ponowić znowuż jakieś informacje o dyrekcji dróg krajowych i autostrad, bo do tej pory pisma, mówimy, że same były, ale przychodziły są wypowiedzi negatywne, a jedyne wyjaśnienie było to, że czekajmy na rozbudowę tej drogi. No czekamy już kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt lat i tylko czekamy, a mogników nie ma. Ja uważam, że te mogniki tam powinny być. Jeżeli by to było możliwe, to przy współpracy z powiatem, gmina, no może nawet na swój koszt, tam powinna te mogniki zrobić. Ja się zwracam do wszystkich Państwa radnych, bo każdy z nas jest odpowiedzialny również za ten odcinek drogi, bo to droga krajowa. To nie jest droga wiejska, droga gminna, droga powiatowa. Tam jeździ, to jest droga, jak sama nazwa wskazuje, krajowa. I wszyscy tam jeździmy. Wy jeździcie i mieszkańcy tam Rosna też, ale to jest droga dla wszystkich. I tam powinno być zabezpieczone naprawdę na wysokim poziomie bezpieczeństwa tych ludzi, którzy mieszkają, że te wszystkie się wyrodzą. No bo jak widzicie, że kartki są. Ktoś tam kiedyś skomentował to, że ludzie wchodzą na jezdnię. To ja powiem, ja to wytłumaczę, w jaki sposób, dlaczego wchodzą na jezdnię i te kartki są. Dlatego, że ta droga, to połocze po stronie od przystanku kontrolnego jest bardzo niebezpieczne. Nawet jak się tym połocze idzie. I ci ludzie chcą przemknąć wcześniej, idąc z tych zagród tam na tą drugą stronę, bo tam za rowem jest kawałek ścieżki. Dlatego nieraz nie dowodzą do skrzyżowania, żeby przejść po przejściu za pieszych, tylko próbują tam się przedostać, bo tam się czują bezpieczniej po tej drugiej stronie drogi. I ja proszę wszystkich Państwa rady, żebyście się na tym naprawdę zastanowili, bo to jest w gminie jeden z najważniejszych problemów bezpieczeństwa. Ponieważ jest to droga krajowa, to nie jest taka droga, na której przejeżdża kilkanaście samochodów na cały dzień, tylko tam kilkanaście przejeżdża w ciągu dwóch gmin. To jest problem drogi krajowej. Druga sprawa, to mam zapytanie, na jakim etapie jest droga na Kłęcztok Zachodni? Czy tam w tej sprawie zostało coś zrobione i jakie tam ewentualnie widzi się rozwiązania? Trzecie, to są chodniki przy drodze przecinającej drogę krajową. W stronę kościoła to jest droga powiatowa, w stronę szkoły to jest droga gminna. Oczywiście my przez wieki niestety nie mamy tak chodników jak w niektórych innych miejscowościach, dlatego jeszcze raz proszę, zwracam się do Państwa radnych, do Panów Burmistrzów, żeby rozważyli tę sprawę. Była mowa na ostatniej sesji, nawet pomotywował się Pan Starosta przyjść tutaj i była nawet taka nic porozumienia, ponieważ Pan Starosta mówił, że jesteśmy na dobrej drodze, że na pewno przy drodze powiatowej, czyli tej stronę Gruszowa Małego, chodnik będzie zrobiony, bo jest projekt, że gmina da pieniążki, gmina zadeklarowała, to i on, to i starostwo też da i będzie ten chodnik. Była sesja, było kilka posiedzeń tam tego zarządu drogowego, ale nie padło nam tylko jedno słowo na temat właśnie tego naszego chodnika. Dlatego ja ponawiam interpelację i mam tutaj na piśmie do pana przewodniczącego na tej sprawie. No a rozmawiałam z panem burmistrzem i tam było opisane te 100 tysięcy dopłaty do powiatu. Jeżeli nie uda się dogadać porozumień z powiatem w tej sprawie, to bardzo bym prosiła, żeby po drugiej stronie, jak od krajówki w stronę szkoły, tam też jest droga bez chodnika, natomiast są tam dwie duże firmy, które mają tiry, jeździ dużo klientów do tych firm. Dzieci chodzą do szkoły, tam jest szkoła przy tej samej drodze i tam też jest konieczny chodnik do zabezpieczenia bezpieczeństwa tym dzieciom. Tam była mowa wcześniej o progu zwalniającym, jednak nie doszliśmy tam do porozumienia, ponieważ ten duży hałas spowodowany przez te samochody jeżdżące tym razem mógłby też przeszkadzać mieszkańcom i szkole też, bo wcześniej, bo jadą bardzo wcześnie rano. Dlatego trzeba zabezpieczyć, bo ten chodnik byłby zabezpieczeniem lepszym oczywiście niż ten próg zwalniający. Jeżeli nie ma zgody na próg zwalniający, no to myślę, że ten chodnik będzie lepszym rozwiązaniem. I ostatnie pytanie to już związane z wypowiedzią pana burmistrza wcześniejszą, że
nie udał się przetarg na następny etap kanalizacji w Smęgorzowie. Chciałam zapytać, jaki jest plan w związku z tym, jak długo będziemy czekać na ten etap kolejny i na dokończenie tego właśnie tej inwestycji. Dziękuję bardzo Pani Radnej. Teraz o głos prosiła Pani Radna Wąż. Proszę bardzo. Ja mam pytanie, ponieważ Pan Burmistrz sprawozdał się, że słyszałam wypowiedzi miejscowości, gdzie będzie realizowane doświetlenie. Składane były interpelacje w tej sprawie i nie usłyszałam Mieczarni Górnej. I drugie, też była składana interpelacja odnośnie do budowy sali przy przedszkolu w Mieczarni Górnej dla poprawy warunków lokalowych. Temat wiem, że był już poruszany. Jak wygląda sprawa dalej? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Radny Andrzej Buźko, proszę bardzo. Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie. Ja mam taki wniosek, mój osobisty, jak również mieszkańców osiedla mieszkaniowego. To jest wniosek dotyczący trochę po części tego, co Pan Burmistrz w sprawozdaniu swoim międzysesyjnym mówił. Dotyczy planu zagospodarowania terenu osiedla pomiędzy ulicami Sucharskiego, Grunwaldzka, Ogrodowa, Warszawska. Pan Burmistrz tutaj wspominał o tym, że ten plan wymaga pewnych zmian, ponieważ jest skostniały i wymaga jakiejś większej elastyczności. Natomiast z tego co wiem, to wnioski, jakie wpłynęły na ogłoszenie Pana Burmistrza, w większości dotyczą zmiany terenów osiedlowych, czyli terenów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na budownictwo, powiedzmy, komercyjne, czyli handel, usługi idące w tym kierunku, czyli poszerzenie obecnie funkcjonującego, powiedzmy, tam terenu, powiedzmy, usługowego. Myślę, że powiedzmy, te zapisy, jeżeli by doszły do skutku, te wnioski poszerzające zakres tego terenu usługowego, nie spowodują jakiegoś zwiększenia elastyczności tego osiedla i tego planu zagospodarowania, tylko spowodują utrudnienia dla mieszkańców. Pan Burmistrz tutaj wspominał o tym, że plan zagospodarowania obowiązuje już 10 lat. Faktycznie ten plan obowiązuje 10 lat, tylko został opracowany na podstawie studium uwarunkowań zagospodarowania gminy całej, które uchwalone było przez Radę w 1996 roku. I zapisy w tym studium, tak jak i później konsekwencją tego był plan zagospodarowania, mówiły o terenach osiedlowych, osiedla mieszkaniowego, wielorodzinnego, jak i jednorodzinnego. Akuratnie tam, gdzie wnioski wpłynęły dotyczące zmiany na usługi komercyjne, to są tereny przeznaczone na budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne. Uważam, że ktoś, kto kupował tą działkę na terenie osiedlowym, gdzie obowiązuje plan zagospodarowania, miał świadomość, że są zapisy planu zagospodarowania, które mówią o budownictwie wielorodzinnym. I tak samo miał świadomość, że można tam realizować tylko budownictwo wielorodzinne, a nie teraz składać wniosek po to, żeby zmienić na komercyjne. W planie zagospodarowania były przewidziane tereny pod usługi. Wiemy wszyscy dobrze, mówimy o Dąbrowiaku i teraz Bricco Marche. Zapis planu zagospodarowania, proszę Państwa, mówi o tym, że powinny być tam skoncentrowane usługi podstawowe, rzemieślnicze, a na końcu komercyjne. Kolejność zapisów świadczy o tym, co jest najważniejsze, czyli usługi podstawowe są tym działalnością najważniejszą, bo one miały zabezpieczać podstawowe usługi czy potrzeby mieszkańców osiedla. Tak, osiedla ze strony Westerplatte, czyli po drugiej stronie, tam gdzie nie było planu, a już osiedle funkcjonowało, jak i tego nowo powstającego osiedla domów wielorodzinnych, a później jednorodzinnych. Natomiast jak dzisiaj widzimy, to w tej chwili ten teren usługowy został w 100% zabudowany czy to parkingami, czy to budynkami handlowymi. Nie wydaje mi się na przykład, że to Bricco Marche jako działalność handlowa to jest usługa podstawowa dla mieszkańców osiedla.
Ja się przygotowałem i dlatego poszukałem trochę po internecie i znalazłem, ponieważ była taka sprawa i w wielu sprawach sądowych rozstrzygało się, powiedzmy, co to są usługi podstawowe. I jeden z adwokatów zwrócił się nawet, w związku z tym, że miał taką sprawę odnośnie usług podstawowych i planu zagospodarowania, zwrócił się do Rady Języka Polskiego o wyjaśnienie, jak należy rozumieć to stwierdzenie usługi podstawowe. I Rada Języka Polskiego określiła to tak, że należy uważać, że usługi podstawowe można interpretować na przykład dwojako. Po pierwsze, jako usługi najważniejsze i zasadnicze, a drugie, usługi elementarne i najprostsze. Czyli to, co powiedziałem wcześniej, market budowlany nie jest podstawową usługą potrzebną mieszkańcom osiedla. Kolejna sprawa to jest to, co powiedziałem już odnośnie planu zagospodarowania i istniejącego studium. Wydaje mi się, że każde kolejne zmienianie, powiedzmy tych terenów obecnie mieszkaniowych w komercyjne, będzie działaniem raczej aspołecznym niż uelastyczniającym, powiedzmy, ten plan zagospodarowania. Dlatego mój wniosek jest taki, aby nie dokonywać żadnych zmian w planie zagospodarowania, zwłaszcza w terenach dotyczących osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego. A mój wniosek nie jest jednostkowy, powiedzmy, jako radnego, tylko z tego, co wiem, mieszkańcy też złożyli do burmistrza wniosek pod prawie 100 podpisami tych mieszkańców tego osiedla o niezmienianie tych zapisów. Wydaje mi się, że chyba powiedziałem wszystko w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Teraz o głos prosiła pani radna Barbara Gable. Proszę bardzo, pani radna. Nawiązaniu do komisji nadal jeszcze chciałam powtórzyć, że ponieważ oddala się problem związany z taką kompleksową przebudową ulic Broniewskiego, księdza Jerzego Popiełuszki i batalionów chłopskich, to bardzo proszę, aby jeżeli to rzeczywiście nie da się ugryźć, że powiem, z żadnej strony, to aby tam wybudowano na tych ulicach te brakujące chodniki, ponieważ no tutaj takie są argumenty, zniesiono strefę zamieszkania, więc tym sposobem jakby no piesi no nie mogą po ulicach chodzić, ale też nie ma chodników. Druga sprawa, no bezpieczeństwo pieszych, no bo wiadomo, jak nie ma tych chodników, no to tu o bezpieczeństwo, nawet tym wózkiem z dzieckiem przejechać, no to gdzie? I jest ten wzmożony ruch samochodowy, bardzo wzmożony. Te dwie ulice są jakby połączone w tym momencie w centrum miasta. Można tam stanąć i przeliczyć te pojazdy, no bardzo dużo w tej chwili pojazdów jadący do centrum handlowego, ale myślę, że i na Mielec, i na Radgoszcz właśnie przemieszcza się po tym naszym osiedlu. Oczywiście to już pomijam, jaką szybkość mają bardzo często, bo nawet te 30 metrów to daleko się przekracza, tylko się kursuje na całego. I no to wszystko to zmierza ku temu, że tam bez chodników, powiem, na dalszą metę nie da się użyć. I jeszcze taki drugi wniosek już go zgłaszałam, a mianowicie bardzo potrzebne było to oznakowanie ulic, ponieważ to osiedle naprawdę nie jest dobrze oznakowane, tyle jak i bardzo często jak ktoś tam, nawet czy karetka pogotowia, czy to no są problemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani radnej. Pan radny Giza, proszę bardzo. Przewodniczący, Wysoka Rado, panowie burmistrzowie, zgromadzeni goście. Ja na samym początku chciałem podziękować osobom decyzyjnym, które po kilku moich interpelacjach jeszcze z tamtego roku doszły do wniosku, że jednak w przypadku opadów śniegu albo zaplanowanych opadów śniegu, które mają być w prognozach, będzie wyłączane światło na drodze Grunwalska-Kościuszki. Na pewno to usprawniło ruch i nie doprowadziło do zakorkowania się przez samochody ciężarowe. Drugie moje pytanie, panie burmistrzu, chodzi mi o na jakim etapie jest obwodnica Dąbrowy Tatrzyńskiej.
Trzecie moje sugestia, dołączam się tutaj do wniosku pana Andrzeja Buśki. Inwestorzy, którzy zakupowali działkę, wiedzieli, jaki jest stan prawny, jaki jest stan faktyczny, a nie dzisiaj będziemy my decydować, czy zmieniamy. Także popieram wniosek pana Andrzeja Buśki i też podtrzymuję, żeby nie zmieniać planu zagospodarowania przestrzennego w tamtym obszarze. I czwarte moje pytanie, czy została już otrzymana odpowiedź z gminy Żabno w zakresie gruntów, które są na strefie ekonomicznej. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy ktoś z państwa chciałby zadać jeszcze głos? Nie widzę. Chcę państwa poinformować, że pan burmistrz udzieli odpowiedzi w punkcie 10 porządku obrad przyjętego, porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. Proszę państwa, przechodzimy do punktu 6. Punktu 6 porządku obrad dzisiejszej sesji, a mianowicie do uchwał. Proszę państwa, być może jeżeli przed przejściem do uchwał, może ogłaszam 10 minut przerwy.